Turek.net.pl. Relacja. Najważniejsza inwestycja w gminie Przykona. Biogazownia rolnicza oficjalnie ruszyła w ubiegłą sobotę. Prezesowi zarządu firmy Volta Europe BGS, Adamowi R. Karaszowi, w otwarciu wtórowali wójt gminy Przykona Mirosław Broniszewski, posłanka Irena Tomaszak-Zesiuk, poseł Tomasz Nowak oraz starosta Zbigniew Bartosik. Zakład to jednocześnie bioelektrownia o mocy 1897 kW, jak i ciepłownia o mocy przekraczającej 2 MW. Wyprodukowana energia cieplna w układach będzie wykorzystywana do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w okolicy, a także w suszarni wybudowanego nieopodal zakładu. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.